bo ożywczy oddech Beskidów ma wszelkie zalety powietrza górskiego podnóża, a nie ma ostrości jego, tyle częstokroć dotkliwie dla chorych cierpiących na słabość. 150 lat nadania Jaworzu praw zdrojowych. Na drodze do uzyskania statusu uzdrowiska. Taka konferencja odbyła się w minionym tygodniu w Jaworzu, stając się pierwszym krokiem w kierunku przyłączenia pięknej gminy do zaszczytnego grona miejscowości uzdrowiskowych. No właśnie, to początek właściwie jednej z najważniejszych spraw dla Jaworza, dla naszej miejscowości. 150 lat temu gmina, inaczej miejscowość Jaworze, uzyskała prawa uzdrowiskowe. Później różnie to bywało, oficjalnie je utraciła w 1906 roku, ale uzdrowisko dalej trwało, trwało sanatorium i trwa do dzisiejszego dnia. Do dzisiejszego dnia leczą się tutaj mieszkańcy nie tylko Śląska, nie tylko Bielska i nie tylko Jaworza. W konferencji udział wzięli znakomici goście. Fachowcy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej, polityki ochrony zdrowia, samorządowcy, lekarze, historycy. Tylko za przyjemności, zwłaszcza ludzie chorzy. To też jest pewnego rodzaju szansa dla takich miejsc, jak Jaworzy. Rozpoczęto odbudowę zakładu doktora Czopa. Dla szpitala jest to bardzo ważna inicjatywa. Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny jest następcą dawnego uzdrowiska. W tej chwili ma status szpitala, ale przez wiele lat był sanatorium i pełnił taką rolę. Status uzdrowiska daje nam prawne możliwości podpisania kontraktu i działania jako sanatorium, a więc poszerzenia naszej działalności o leczenie sanatoryjne. To przecież słynne osoby. Wincenty Pol, malarz Aleksander Kosis, Julian Rubin, Maria Konopnicka. Jesteśmy szpitalem rehabilitacyjnym. Rehabilitujemy w oddziale dziecięcym dzieci od 1 do 18 roku życia, a w oddziale dla dorosłych – dorosłych. Zajmujemy się rehabilitacją narządu ruchu, rehabilitacją neurologiczną, rehabilitacją kardiologiczną, a także rehabilitacją chorób płuc. I chcielibyśmy wrócić do tradycji oficjalnie uzdrowiskowej. Chcielibyśmy być Jaworzem Zdrojem. Jak to zrobić przede wszystkim? Podstawowa sprawa to dojście do solanek, uzyskać dostęp do tych solanek. W 80 roku odwiercono tutaj odwierty i ten dostęp do inaczej te solanki są to wody lecznicze. W związku z tym rozpoczęliśmy działania. W 2004 roku po raz pierwszy wystąpiliśmy do właściciela, a tym właścicielem jest Śląski Urząd Marszałkowski. Wtedy nie uzyskaliśmy jakby to pozytywnej opinii. Po 8 latach wreszcie doszliśmy do celu i tak jak Zarząd Województwa Śląskiego nam chce sprzedać tą działkę pod odwiertem, tak my ją chcemy właśnie kupić. Dochodzimy do końca celu. Mając dostęp do solanek, możemy realnie myśleć o uzdrowisku. Pana doktora Jerzego Polaka. Doktor Jerzy Polak opowiedział m.in. o historii uzdrowisk na terenie Śląska. Powstało w charakterystyczny sposób, mianowicie szukano złóż węgla kamiennego, a przy okazji znaleziono bogate złoża solanki. I w ten sposób ta solanka została, padł pomysł na wykorzystanie tej solanki i rzeczywiście ten pomysł został rozpowszechniony przez doktora Babela, Gustawa Babela z Pszczyny, który zresztą został później pierwszym lekarzem koczałkowickim uzdrowiska w Koczałkowicach, a zainwestowali w ten ośrodek, no w tym wyjątkowo, nie książę Pszczyński, ale zainwestowało w Koczałkowice dwóch panów, to był mistrz budowlany o nazwisku Czech oraz kupiec pszczyński o nazwisku Schiller. Uzdrowisko to nie tylko sentyment, to przede wszystkim kwestie formalne i techniczne. I proszę Państwa, zadajmy sobie to pytanie, czy właśnie Jaworze Zdrój, czy ono ma szansę się reaktywować i z czym się trzeba będzie zmierzyć w przyszłości? Tak jest, jesteśmy przygotowani. Zresztą one nie będą takie powalające, powiedzmy sobie, bo to koszt koncesji na badania, następnie koszt koncesji na wydobycie.
no i następnie operat uzdrowiskowy. To są wszystko rzeczy, które jesteśmy w stanie jakby przełknąć, jesteśmy w stanie zapłacić. Jesteśmy w stanie bez jakichś szkód dla gminy przeprowadzić tą sprawę. Jakie korzyści płyną dla Jaworza, jeżeli uzyska status uzdrowiska? Pani redaktor, Jaworze jest już swoistą marką w, powiedzmy, w województwie śląskim. Mamy dalsze korzyści. Korzyści z pobierania opłaty uzdrowiskowej na całym obszarze uzdrowiska, prawo do subwencji uzdrowiskowej, która jest równa opłatom uzdrowiskowym, dodatkowe punkty do wniosku w przypadku sięgania po środku i na ochronę środowiska. No właśnie, czy Jaworze ma szansę przebicia się? No według mnie na pewno tak. Po pierwsze, posiada naturalne walory uzdrowiskowe, czyli posiada surowiec, który daje podstawy do tego, żeby można rozpocząć pracę nad uzdrowiskiem. Po drugie, ma na pewno niezaprzeczalne atuty, czyli położenie geograficzne, położenie w pobliżu dużych ośrodków, które tutaj są. No ma na pewno wybitne, czy też na pewno wspaniałe walory krajobrazowe, czyli te urbanistyczno-przestrzenne. Ma również, myślę, i jestem raczej tak przekonany, bo z tych kontaktów, które mam, ma wolę zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców do tego, żeby przywrócić status uzdrowiska tejże miejscowości. Profesor Antoni Barbacki zaprosił uczestników konferencji Podziemie. Państwu pokażę teraz. Czyli do tego miejsca dochodzą Karpaty. Pod tymi Karpatami znajduje się miocen, którego zasięg jest stąd dotąd. Czyli tutaj wszędzie mamy utwory miocenu. Pomiędzy tymi żółtymi liniami. Oczywiście znowu, to nie są warunki zakopiańskie. To nie jest tak, że my wbijemy w Nieckę Podhalańską otwór, wchodzimy w utwory zakopiańskie i mamy samowypływ tam 60 do 200 metrów sześciennych na godzinę. A pompą tylko wspieramy to. Tutaj zawsze mamy sytuację ze zwierzętem subartyzyjskim. Czyli... Właściwie na tych samych zasobach wodnych znajduje się uzdrowisko Ustroń. Zwracowa z punktu widzenia teoretycznego dla mieszkańców trochę trudniejsza, bo zostali wywłaszczeni, ale z całej dzielnicy. I w tym miejscu powstały jakby od nowa, od początku, od zera wszystkie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, cała, można powiedzieć, infrastruktura uzdrowiska. Ta część historyczna, która tutaj w Jaworzu tak pięknie przetrwała, została właściwie u nas w Ustroniu też w centrum uzdrowiska. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, że poza strefą A lecznictwa uzdrowiskowego. I już też w niewielkiej części realizuje te funkcje, które pierwotnie realizowała. Czyli można powiedzieć, że całe uzdrowisko powstało jakby od nowa w Ustroniu, mimo że historia jest podobna jak w Jaworzu. Uzyskanie statusu uzdrowiska jest wyjątkowo trudne. Trzeba spełnić wiele wymogów. Te wymogi dotyczą przede wszystkim środowiska naturalnego, no i oczywiście posiadania zasobów naturalnych. Mogą to być solanki, tak jak tutaj, czy też, tak jak w innych miejscowościach, inne surowce naturalne. Mogą to być również wody termalne, bo dzisiaj możemy również tworzyć, o tak jak to się stało w Uniejowie, możemy tworzyć uzdrowiska w oparciu o wody termalne. Ten dzień dzisiejszy to jest jakby pierwszy krok. Ta konferencja jest pierwszym krokiem w tym całym planie, który sobie wyznaczyliśmy. Szacujemy, że będzie nas to kosztowało 4 lata różnego rodzaju zabiegów i oczywiście wydatków. Kilka słów o twórcy uzdrowiska przekazał Mariusz Makowski. Mówią o 55 gościach, którzy znudzeni niedobrą deszczową pogodą znaleźli swoje miejsce właśnie w pałacu, w jednym z salonów hrabiów Saint-Germain, gdzie zaczęli, była oczywiście orkiestra, zaczęli śpiewać piosenki, zaczęli tańczyć, poprosili hrabiów do wspólnej zabawy, czego nie odmówili, no i, że tak powiem, wszystkim ten pobyt się bardzo udał, o czym rozpisywała się niemieckojęzyczna Silesia. Dlaczego Jaworze przestało być uzdrowiskiem? Mnichowie mieli duży zakład uzdrowiskowy w Darkowie. Więc była to po prostu pewnego rodzaju konkurencja. Jak się ma jedną restaurację, która bardzo dobrze chodzi, i po co otwierać drugą? To nie leżało w ich interesie i najprawdopodobniej, zresztą oni tutaj na co dzień nie przebywali, najprawdopodobniej to było przyczyną tego, że
uzdrowisko przestało egzystować w Jaworzu? Bez względu na to, czy nazwiemy tą gminę gminą uzdrowiskową, ona już uzdrowiskową jest. Tu wielu ludzi przyjeżdża do hoteli po to, żeby zażywać spacerów, żeby cieszyć oko niesamowicie piękną okolicą, górami, drzewostanem, kwiatami. No, bardzo zadbana gmina, w związku z tym myślę, że ten przywrócenie tego tytułu jest sprawą formalności, która nie powinna trwać dłużej niż 2-3 lata. No, w tej chwili ten proces jest trochę inaczej formułowany, bo no, jest prawo o uzdrowiskach, ale uzdrowiska stają się już instytucjami prywatnymi. Nawet jest spór w parlamencie o to, czy wszystkie uzdrowiska mają być prywatne. My uważamy, że nie wszystkie, że powinna jednak w rękach państwa część uzdrowisk pozostać. Ale jeżeli jest zainteresowania, tu jest w Jaworzu lokalnych władz, czyli wójta, samorządu, to jak najbardziej. I wtedy no, już jest oczywiście kwestia odpowiedniej reklamy, zachęcenia ludzi, żeby do Jaworza przyjeżdżali. Oprócz oczywiście mieszkańców, którzy no, lubią mieszkać w Jaworzu, bo to świadczy o tym, że Jaworze jest no, mocno zaludnione. Myślę, że Jaworze w zasadzie, jeżeli wykona trochę prac takich przygotowawczych, to będzie mogło w szybkim czasie rozpocząć starania o uzyskanie statusu uzdrowiska. Są niektóre czynności bardzo skomplikowane, trudne, pracochłonne, nawet i kosztowne, bo trzeba wykonać wiele badań. Badań, które będą potwierdzały właściwości lecznicze klimatu, właściwości lecznicze wód. To jest no, niezwykle ważne. No i również spełnić te wymogi techniczne, które są nie mniej ważne, bo jeżeli spojrzymy na uzdrowiska europejskie, uzdrowiska inne, uzdrowiska polskie, to dzisiaj standard infrastruktury zewnętrznej jest bardzo wysoki. Więc tu na pewno jest dużo do pracy, ale no jest również duża szansa na to, żeby w miarę szybko takie uzdrowisko powstało. W miarę szybko to myślę, że w okresie do 2 lat, jeżeli by rozpoczęte zostały teraz prace, to jest szansa na to, żeby uzdrowisko w Jaworzu powstało.